Spotkania z kominiarzami, strażakami, znawcami ekologii, a do tego występy przedszkolaków, tematyczne gry i zabawy. Tak wyglądała miejska akcja Stop Smog, oddech dla Bełchatowa. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, z jakim zagrożeniem jest smog i co możemy robić, żeby trochę lepiej nam się oddychało. Chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców, i tych starszych, i tych mniejszych, aby wytłumaczyć, jak bardzo smog jest szkodliwy dla naszego zdrowia i w jaki sposób możemy ze smogiem walczyć. Walka ze smogiem to jedno z ważniejszych zadań, jakie miasto stawia przed sobą w sferze ekologii i troski o środowisko. Miasto pokryte jest praktycznie w 90% siecią ciepła miejskiego. Przypomnę, że myślę, że w przyszłym roku już również osiedle Grocholice powinno być zgazyfikowane. Natomiast myślę, że takich działań edukacyjnych nigdy nie jest za wiele. W związku z czym im szybciej i od młodszego wieku będziemy przekonywać naszych mieszkańców do tego, że ekologia nam wszystkim się opłaca, tym lepiej. Od najmłodszych lat trzeba wpajać im dobre zasady i jak najlepsze wzorce, a takie akcje, które są na ogół pokazywane w większości, cieszą się większym echem. Podczas eventu można było zobaczyć, jak kominiarz prawidłowo i bezpiecznie rozpala piec od góry, a przy tym poznać zalety tej metody. Jeżeli tylko drewno wyjmiemy z podwodu i położymy je na węglu i zaczniemy rozpalać, żar opadający na węgiel uwolni gazy, ale te gazy przejdą jeszcze raz przez ten płomień, dokonując pełnego dopalenia. I do atmosfery dostaje się czystsze spaliny, bez czadu, bez zanieczyszczeń tego typu. Mamy taki mieszkanko na wsi, palimy cały czas od domu, nie? Pierwsze tu sobie, że widzimy, że palą, każą palić od góry i to jest skuteczniejsze, oszczędność węgla. I nie, ten czad nie wchodzi w tą rurę i nie ma pożarów wtedy, a tak to moment w rurze są opary i leci. Podczas akcji Stop Smog, oddech dla Bełchatowa można było m.in. uzyskać wiedzę o miejskim programie dotacji na wymianę pieców, przyłączeniu bełchatowskich domostw do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz o ekologicznych autobusach, które już za kilka miesięcy kursować będą po naszych ulicach. W promocji działań antysmogowych pomagały także przedszkolaki, a obok ich występów trudno było przejść obojętnie.